Ja od dawna też przekonuję do uruchomienia tak zwanego pociągu turystycznego, który określany jest mianem panoramicznym, którego konstrukcja jest trochę inna niż normalnych wagonów czy składów, ponieważ no, są tam przede wszystkim większe przestrzenie, jeżeli chodzi o szyby i możliwość podziwiania czegoś z zewnątrz, jak również trochę inne wyposażenie w środku tego pociągu, bo jest tam możliwość również przewożenia rowerów, jest tam kwestia gastronomiczna dopracowana i inne takie drobne szczegóły, ale to jest nic nadzwyczajnego. To jest pociąg, który może być bardzo wielką atrakcją pomiędzy miejscowościami turystycznymi, który będzie pełnił wiele funkcji. On może być pociągiem typowo turystycznym, tak jak są autobusy turystyczne, ale również może pełnić funkcje typowo komunikacyjne przewożące pracowników, bo tutaj praktycznie rzecz biorąc taki pociąg może wykonywać różnego rodzaju funkcje. W ostatnim czasie mogliśmy zobaczyć wizualizację w sieci. Proszę powiedzieć, czy są czynione jakieś starania o to, aby taki pociąg faktycznie powstał i w jakiej formie on mógłby jeździć tutaj w naszym regionie? Tak, podejmowałem takie działania. Podejmowaliśmy jeszcze jako Związek Gmin Krynicko-Popradzkich i to w dalszym ciągu będziemy podejmowali. Przeprowadziłem również rozmowy z marszałkiem Kozłowskim. No i powiem, że wynik tych rozmów jest obiecujący, dlatego że w zasadzie marszałek jest przekonany do uruchomienia takiego pociągu. Jest teraz kwestia tylko naciśnięcia tej kolejnej kropeczki, czyli tego kolejnego postawienia kropeczki i naciśnięcia guzika, że w ramach zakupu składów, jeżeli chodzi o koleje małopolskie, to będą mogli kupić taki skład, który będzie tym składem panoramicznym, tak go nazywajmy, czyli on nie będzie przeznaczony tylko i wyłącznie, tak jak powiedziałem, do przewozów turystycznych, ale również do przewozów osobowych, jeżeli w ogóle będzie możliwość taka, bo ja przypuszczam, że on będzie miał bardzo duże obłożenie turystyczne. Planowaliśmy, żeby taki pociąg kursował pomiędzy Starym Sączem od Ołtarza Papieskiego poprzez te miejscowości wszystkie turystyczne w Dolinie Popradu, czyli poprzez Piwniczną, poprzez Rytro, poprzez Muszynę do Krynicy i żeby on był tak skomunikowany, żeby ci, którzy wyjeżdżają tym pociągiem, tym turystycznie, mieli szansę również na odwiedzenie tych miejscowości poszczególnych, czyli no dostosowane tak godziny funkcjonowania tego pociągu, że da on możliwość zatrzymania się jakiś czas i podziwiania tych atrakcji turystycznych, które my w tym rejonie posiadamy. Kiedy taki pociąg w takim razie może zostać już uruchomiony? O, to już nie jest pytanie do mnie, aczkolwiek myślę, że będziemy naciskali na marszałka, żeby przy kolejnym przetargu przewidzieć możliwość zakupu takiego pociągu. W każdym razie nawet polskie firmy są do tego przygotowane. Ja przeprowadziłem również rozmowy z panem Konieczkiem, prezesem Nawagu, który nawet pokusił się o przygotowanie takiej wizualizacji takiego pociągu, jak on miałby wyglądać i oni są gotowi taki skład uruchomić, taki skład zbudować. Czekamy zatem na dobre wieści. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.